Salvation to jedenasty tom z serii komiksowej Preacher, czyli Kaznodzieja, Garta Enisa, wydany w 1999 roku. Tym razem autorem wszystkich rysunków był Steve Dillon. Opowiada o tym, jak Jesse Caster, po tym jak dowiedział się, że Tulip zdradziła go z Cassidim, dociera do teksańskiego miasteczka o tytułowej nazwie Salvation. Spotyka w niej jednooką Lori siostrę jednocześnie narzeczoną swego przyjaciela z dzieciństwa, Billy Boba. Mieszka ona ze starszą kobietą, pozbawioną ręki, właścicielką miejscowego baru. Nieopodal znajduje się fabryka mięsa, należąca do bogatego degenerata Odina Queen Canona. Przekupiony przez niego szeryf ma dość swojej pracy i przekazuje Jesse'emu uprawnienia, by ten zrobił porządek z Odinem i jego bandziorami. Jessie wraz z czarnoskórą policjanką Cindy rzuca wyzwanie magnatowi, jego prawniczce, pannie Outlash, sadomasochistycznej wielbicielce nazizmu. We właścicielce baru Jessie rozpoznaje swoją matkę, która po ucieczce z farmy cierpiała na zanik pamięci. Odin sprowadza Ku Klux Klan, by przepędzić Jessiego, ale ten rozgania ich na cztery wiatry. Odin grozi wtedy wysadzeniem miasteczka w powietrze i próbuje zabić Cindy. Jesse nakrywa go, gdy ten w odosobnieniu gwałci wielką postać kobiecą zbudowaną z kawałków mięsa i zabija go. Demaskuje też sympatię swojej matki, jako ukrywającego się od czasów wojny członka SS i przekonuje go do popełnienia samobójstwa. Następnie opuszcza Salvation. Przy pomocy narkotyków przypomina sobie, że Bóg wyrwał mu oko za to, że nie chciał mu się podporządkować. Odnajduje też przyjaciela swego ojca, Spacemana, który opowiada mu w jaki sposób jego tatuś zdobył w Wietnamie medal honoru, ratując mu życie. Jest to jeden z najlepszych tomów całej dotychczasowej serii. Jeżeli jakiemuś ustępuje, to jedynie najsłynniejszemu, aż do końca świata. W kilku poprzednich widzieliśmy, że seria miała wyraźne problemy, które sprowadzały się do tego, że opowieści poboczne były interesujące, podczas gdy główny wątek kulał coraz bardziej. Ennis postanowił więc sięgnąć po rozwiązanie radykalne. Stworzył niejako opowieść poboczną, nie pchającą w żaden sposób całej intrygi do przodu, będącej rodzajem odskocznie od głównej tematyki, ale jednocześnie czyniąc Jesse'ego jej głównym bohaterem. Nie pojawia się tu ani tulip, ani Cassidy, ani Herstar. Nie ma również, przynajmniej przez większą część tej historii, mowy o Jessim próbującym odnaleźć Boga czyli wszystkiego tego, co z czasem zaczęło być coraz wyraźniej irytujące i przyciężkawe. Zamiast tego otrzymujemy wyzwoloną z filozoficznych czy teologicznych dywagacji typową dla Enisa, porywającą opowieść o walce dobra ze złem, w której znajdujemy wszystkie te elementy, za które tego autora uwielbiamy, jest tu makabra, ostre dialogi, mnóstwo przemocy, wiele odniesień do homoseksualnego gwałtu, kaziroctwa i rozmaitych innych zboczeń seksualnych. Na dokładkę mamy nazistów, autentycznych i sympatyków, korupcję świata polityki i biznesu, a także wyjątkowo bogaty wątek antyrasistowski. No i jeszcze odnajduje się zupełnie niespodziewanie, matka głównego bohatera. Postacie są świetnie naszkicowane i wiarygodne. Mamuśka jest twarda i pyskata. Czarnoskóra policjantka Cindy jest wyrazista i Jessie jest o od tego, by zapomnieć przy niej o tulip. Nawet wredna prawniczka i miłośniczka Hitlera na jakiś dziwny sposób budzi naszą sympatię. Najważniejszy jest jednak centralny czarny charakter Odin, wredny karzełek przypominający żółtego drania z Sin City. Jego fizyczna kruchość stoi w rażącej sprzeczności z niemal wszechmocą, z jaką rozpętuje kolejne intrygi, by pozbyć się głównego bohatera. Ale podobnie jak cała ta opowieść, jest tyleż potężny, co komiczny i tak naprawdę nie do końca groźny. Stanowi bardziej karikaturę zła. Historia w żadnym momencie, choć ma wiele możliwości ku temu, nie skręca w stronę, którą widzieliśmy na przykład przy okazji wspomnianego aż do końca świata. Przez cały czas zachowuje swój lekki ton, a głównym postacią opowieści, mimo wszystkich zagrożeń, nie może stać się krzywda. Osiłki z Ku Klux Klanu okazują się bandą przygłupów. Nawet seksualne dewiacje Odina i panny Outlaw na końcu są raczej powodem do kpin niż czymś, co mogłoby nas istotnie przestraszyć. Inne wrażenie robi też sam główny bohater. Jesse przypomina tu chwilami niemalże superbohatera. Oprócz tego, że posiada zdolność używania słowa Bożego, o czym doskonale wiemy, to bez problemu rozprawia się z mniejszymi lub większymi grupami przestępców. Leje wszystkich niczym jakiś mistrz kung fu, nikogo się nie boi, samo czyszcza miasteczko ze zła, niczym John Wayne czy Gary Cooper. W ten sposób komiks wraca do swego punktu wyjścia, jakim była konwencja współczesnego westernu. Przez jego jego matka, nazywa nawet początkowo nieznajomym, jak jakąś postać spaghetti westernu odgrywaną przez Clint'a Eastwooda. Jest on ostatnim sprawiedliwym, trochę jednym z siedmiu samurajów, a trochę Bruce'em Lee z Wielkiego Szefa. Ani przez moment nie mamy wątpliwości, że wszystko mu się uda. Nawet schwytany i związany, podobnie jak Her Star w poprzednim tomie, bez problemu wyrywa się z opresji, podczas gdy tamten, przypomnę, Podobną przygodę przypłacił utratą nogi. Jak zwykle można by się przyczepić do tego, że nie wszystko w tej historii jest do końca logiczne. Na przykład czemu Jesse nie zakończy całej sprawy w jednej chwili przy użyciu słowa Bożego? Przecież wystarczyłoby kazać Odinowi spadać. Nie wydaje mi się też, że można tak sobie przekazać uprawnienia do bycia szeryfem komuś trzeciemu, nawet nie zdając sobie sprawy kim jest ta osoba. Ale tym razem łatwo przymknąć oko na te scenariuszowe niedociągnięcia, bo akcja jest potoczysta, dialogi doskonałe, kolejne sceny na przemian zabawne i szokujące. I nawet gdy cała opowieść kończy się i Jessie staje oko w oko z Bogiem, a następnie rozmawia z przyjacielem swego ojca, Ennis zachowuje tym razem wysoki poziom, nie popada w pretensjonalność czy w bezproduktywne ględzenie, co mu się w poprzednich tomach niestety zdarzało. Pojawia się tu jednocześnie bardziej, mam wrażenie, optymistyczna wizja Ameryki. Ameryki, na którą Ennis pluł wcześniej na wszelkie sposoby, zwłaszcza na tradycyjne amerykańskie południe, jako na wylęgarnię rozmaitych dewiacji, głupoty i rasizmu. Tu po raz pierwszy w serii, choć wciąż nie unikamy jawnych przejawów każdego z tych grzechów, mamy spojrzenie bardziej pozytywne. Pomimo, że w tym Teksasie pełne jest zła i okrucieństwa. To jest też dużo dobrej woli i wychodzi na to, że warto mimo wszystko za ten Teksas walczyć, tak jak Jessie walczy o miasteczko i jej mieszkańców. Można powiedzieć, że Ennis niespodziewanie broni tu mitu Ameryki, nawet mając świadomość, że ten mit w większości przypadków jest kłamliwy. I może też dlatego tak świetnie się to czyta, bo podświadomie każdy z nas chce jednak w coś wierzyć i oglądać Johna Wayna walczącego ze złem. Rysunki Steve'a Dillona nie prezentowały się tak dobrze od pierwszych tomów serii. Dominują te obrazki pełne światła. Znika gdzieś uproszczone tło, które widzieliśmy w poprzednim tomie. Postacie są precyzyjnie narysowane, drugi plan pełen realistycznych detali, a Jesse Caster nigdy nie wyglądał przystojniej. I tego również brakowało trochę w tych odcinkach, w których nie pojawiał się. Jest on jednak świetną główną postacią a z tą czarną opaską na oku wygląda jeszcze bardziej charyzmatycznie.